Cześć kochani, pokażę wam jak wyczyścić drukarkę Brother. Normalnie z menu drukarki. Tak, włączamy. Nie wiem czy będzie widać, bo światło mi się odbija. Kurczę, o tak może. O. Mamy włączoną drukareczkę. Wciskamy menu. Atrament. Zatwierdzamy. Wydruk testowy możecie sobie zrobić. To może zrobimy jakość druku. Wciskamy start dwoma przyciskami. Drukuje nam się wydruk próbny. Zaraz zobaczymy, jak to nam wydrukuje. Ona już była czyszczona. Drukarka była czyszczona, także wydruk powinien być też ładny. Zobaczymy wydruk i przeczyścimy sobie tą drukarkę z opcji menu. Tak wygląda wydruk mój. Już pokazywałem kiedyś, jak to przez komputer robię w panelu sterowania. Dobra, to teraz musimy sobie cofnąć. Może wciśniemy. Stop. Jeszcze raz wejdziemy w to menu. Atrament. To będzie w pierwszej opcji. Jeśli macie inny język, to też tak będzie. To patrzcie, która to jest opcja. Wydruk testowy. Druga opcja to jest czyszczenie. Jeszcze raz może. Cofniemy sobie do włączonej drukarki. Menu, atrament, ok, zatwierdzamy. Wydruk testowy już zrobiliśmy, to pominiemy. Strzałeczką w dół, czyszczenie. Ok. Czarny, kolor. No i musimy poczekać, aż się przeczyści. Musicie sobie zrobić kolor czarny, te czyszczenie i kolor właśnie. Kolorowy też czyszczenie osobno sobie zrobić. To trochę będzie trwało. Także tak to wygląda, coś się przycięło. Trochę długo myśli. Zakończone. Czyszczenie. Zrobimy sobie wydruk. Wciśniemy menu. Atrament. Wydruk testowy. Jakość druku. Wciśnij start. Drukowanie sobie zrobimy. No i mam po czyszczeniu kolor. Druga opcja, którą wam pokazałem, drukarka czyści. No ona była czyszczona, ale chciałem wam pokazać,
jak to się robi z panelu sterowania drukarki. Jeżeli macie inny język ustawiony, to też można go zmienić, ale to już nagram wam w drugim filmiku, pokażę jak to zrobić, żeby zmienić język na drukarce na język polski. Także dzięki, pozdrawiam, myślę, że pomogłem, łapaczki w górę, trzymajcie się, cześć, do następnego filmu.